Witam serdecznie wszystkich widzów. Dzisiaj mam takie perełki. Były u mnie na kanale. Perełki w postaci wzmacniacza DSP AX1 Yamaha. No, bardzo popularny w moim regionie wzmacniacz. To kolega entuzjasta lampowego Hi-Fi. Ma kolegę, który używa ten wzmacniacz. No i przyjechał ten wzmacniacz do mnie, bo jak widzicie AX1 wejścia main i AB nie grają. Powinno być wyjścia chyba. Nie gra po poruszaniu kablami, gra. I zapytaj o koszt wymiany w DSP AX1 gniazdek main na banany. No to wszystko zależy od tego, co się chce. WBT to 600 za sztukę. Natomiast tańsze, jak... ale jak to co? Auchram. Kosztują mniej. 20 zł za gniazdko plus do tego wymiana. I wtedy ten A1000 moglibyśmy zrobić. Na razie jeszcze nie ma odpowiedzi. 2 dni temu wysłałem SMS-a. Pewnie kolega nie może przeżyć, że tyle to aż kosztuje. WBT oczywiście, wiecie, sporo kosztują. Dobra, kończę ten wstęp, bo mi się woda gotuje na kawę i zaraz schodzimy do piwnicy. Zacznę sobie od tego AX1. Co to mu się stało? No ładnie. Trochę parysowany jest. Gdyby wam przyszło do głowy, że naprawiam ciągle ten sam wzmacniacz, to zwróćcie uwagę na takie szczegóły jak to. Przykład, że nie są przerabiane gniazda wyjściowe, inny numer serii, że mamy więcej zatyczek, że nie mamy takich zadziorów na poprzednim wzmacniaczu. To są cechy odróżniające te poszczególne Yamachy, a ich już naprawdę dosyć dużo tu zrobiłem. Jest bardzo popularny w regionie ten wzmacniacz. Pomysł Unii Europejskiej, zdaje się, że to był, żeby nie stosować gniazdek z wtykami bananowymi, bo co? Nie wiem, może ktoś myśli, że tędy można podłączyć urządzenie do sieci? Mamy tu gdzieś jakąś wtyczkę? Mamy. Jeżeli by tak, przecież to nie pasuje rozstawem. A że niby co tu i tam, bo takie same dziurki? Nie wiem. Niemniej niektórzy producenci byli nieco rozsądniejsi niż ustawa przewidywała i takie zatyczki tu do wyskrobania zawsze stosowali. Ten tysiączek niestety ma tylko na szpilki te gniazda, nie ma bananów takich, no szkoda. Trzeba podkleić. Jak widać działa, minus 60 dB się uruchamia. Zabezpieczenie puściło. No ten wzmacniacz działa, także tutaj nie ma problemu, tylko problem jest z nim taki, że on sobie od czasu do czasu nie załącza kanałów głównych. Zaraz będę to sprawdzał, tylko podłączę jakieś źródło dźwięku. Mamy typową przypadłość, jeżeli chodzi o tego typu wzmacniacze. Przekaźniki wyjściowe. Jeden kanał zadziałał. Drugi na razie nie chce. Balans przy... Nie chcę też spolić tych kuśników. Ale myślę, że to jest powód właśnie, dla którego nie chcą grać. To co zwykle, przekaźniki wyjściowe. Przełączyłem się pod zaciski B i zaraz sprawdzimy, czy też mamy ten sam problem tam. Pod zaciskami B działają oba kanały. Wtyczka sieciowa odłączona. I odkręcamy wszystkie śrubeczki. Coraz więcej krzywd widzę w tym wzmacniaczu. Jedna ścianka zdjęta. Należy zdjąć drugą, bo ta płytka po prostu przyczepia nam całą pokrywę. Tutaj też coś odciśnięte. Może spróbujemy to wyczyścić, ten wyprostować. No tak jakby tu kwiatek stał. No dosłownie, tu mamy poorane. Tam widać winnego całego zamieszania. Szukamy. Tu jest następny. Tutaj pod tą listą są następne, także wiecie, żeby to rozebrać, to nie jest takie proste wyciągnięcie tego wszystkiego. Całe szczęście nie muszę już zdejmować jak po tych modelach A1, tego wzmacniacza tutaj co był. Ale ta rozpórka przydałaby się do demontażu. I jeszcze jedna rzecz mnie uderzyła. Nikotyna. Jest pewien zapach taki wyczuwalny. Niemocny, ale jednak. Nie palcie w pomieszczeniach, w których używacie sprzęt audio. Zwłaszcza odtwarzaczy CD. We wzmacniaczu Sansui
Nie pamiętam, że jaki numer 22. Musiałem sprawdzić na kanale, może wrzucam screena. Zastosowałem pomiędzy kondensatorami a radiatorem przekładkę preszpanową. Zostałem bardzo skrytykowany. A tu proszę, wzmacniacz wysokiej klasy, przekładka preszpanowa. Yamaha stosowała to, zanim ja sobie tego nie odmyśliłem. No, ładne kondensatory tutaj. Także zanim zaczniecie krytykować autora jakiegoś pomysłu, to zastanówcie się, czy ktoś przypadkiem tego wcześniej nie zrobił, i to z poważnych producentów. Widząc takie rzeczy, zastanawiam się nad sensem ich wykonywania, bo więc po co przewód trzyżyłowy, skoro trzecia żyła jest w ogóle nie podłączona, a ucięta. No i też grube są przewody tutaj, no to wypadałoby wymienić te przewody też na grubsze, nie? Moim zdaniem to jest tylko takie głaskanie swojego własnego ego, że mam jakiś fajny przewód założony do wzmacniacza zasilający. A co to jest w ogóle? To jest typowy przewód prawdopodobnie do silnika w gumowej osłonie. Przynajmniej tak wygląda. I po prawdzie chce mi się wyciągnąć ten przewód, wymienić wtyczkę na inną, na taką dwuprzewodową, dwubolcową. Z tego względu, że to jest niedozwolone we wzmacniaczach, w których na obudowie mamy ten symbol. Gdyby na plac obudowy spotkał Was BH-owiec i zobaczył, że do takiego urządzenia, załóżmy wiertarki, podłączyliście taki przewód trzyżyłowy, momentalnie knie Wam przewód nożyczkami czy nożem. Nie wolno używać czegoś takiego. Przynajmniej oficjalnie. Natomiast u Was w domu, co się dzieje, to jest Waszą odpowiedzialność. Pierwszą rzeczą, którą na pewno chcę tu zrobić, to jest wyczyszczenie tego. Tak jak mówiłem, nieco zabrudzone są te styki. Ale nie są spalone. Całe to ustrojstwo poddawane jest badaniu. Zasilanie z zasilacza. Opór na stykach jest poza granicą mierzalności tego urządzenia. Mostek by się przydał. Do takich precyzyjnych pomiarów przydałby się mostek. Zdjąłem rozpórkę, ale niestety muszę wykręcić trochę śrubek, żeby wyciągnąć te gniazdka, żeby mieć łatwiejszy dostęp do tych przekaźników tam na dole. Teraz zachodzi pytanie, bo już nie pamiętam, czy to jest na wtyczce tu ułożone, czy po prostu wlutowane. No, widzę tam jakąś wtyczkę, więc prawdopodobnie w tym miejscu jest przykręcone. Widać tu śrubę? Tu śruba jest. Czy tak będzie widać? Tu jest śruba. I prawdopodobnie z tej strony będzie jakiś podobny zabieg. Ale niekoniecznie. No i tutaj całość. Tu była trzymana ta rozpórka górna. Mogę teraz ją wyjąć, odkręcić te gniazdka, powyjmować wtyczki. No jest to o wiele łatwiejsze, aniżeli w tym wcześniejszym wzmacniaczu. Pomiędzy płytkami jest takie połączenie, tam potem taśmy wyciągnę. Myślałem, że odkręcenie spodniej części nie będzie sprawiać kłopotów, ale niestety tak wygląda jedna z śrub. I muszę ją naciąć, albo kombinerkami coś zrobić. Ładnie wyszło, trochę odkurzyć tylko trzeba. Oczywiście jak zwykle w tych przypadkach, kiedy mam zrobić te przekaźniki, nie sprawdzam kondensatorów. Zresztą już raz kiedyś Wam pokazywałem, że w miarę dobrze się one trzymają. Chociaż te złote nicikony no nie śmierdzą jajem czy tam rybą. Więc myślę, że jest ok. Nie ma zlecenia na wymianę kondensatorów. Zanim go w ogóle nie otworzę, porysowany trochę jest, to sprawdzimy. Pewnie ktoś go otwierał. To sprawdzimy sobie rezystancję styków. 24 V. O, tak. Już powinien działać. Nie mówiłem.
2 ohmy. I 0,5 ohma. Znaczy nie, 500. To nie jest to źle, ale zobaczmy. Wyłączył, załączył. Jeszcze raz sprawdźmy. To wiecie, losowo się zdarza, nie? 0,06, czyli 600 ohma. Po oczyszczeniu jeszcze mamy pewną rezystancję, więc trzeba spróbować to zrobić jeszcze raz. Niestety po kolejnym czyszczeniu i tak mamy rezystancję styków. Wsadzimy nowe. Nie ma co oszczędzać. Czasami się zdarza, że niepowodzeniem skutkuje czyszczenie styków. Ten przekaźnik to jest ewenement 27 pico na stykach. No ciekawi mnie. No, czyszczenie powiodło się. Teraz jeszcze drugi styk. Drugi styk. I sprawdzamy. Jaki mamy wynik? O, wyświetlacz muszę przykleić. 72. No to też trzeba troszeczkę podziałać dłużej. Zobaczymy, może się uda. Znacznie lepiej. Nie jest to 0,72, a 0,01. Jeszcze chwilę tam podziałam tym środkiem czyszczącym i powinno być dobrze. Do cierpliwych świat należy. I jest ok. Wziąłem się za mocowanie tego przewodu, mi trochę przeszkadza. Nie chcę go wyrwać. Zobaczcie, żeby zmieścić taki gruby przewód w tym czymś, no to są wycięte w środku elementy mocujące ten przewód. Tak jak powiedziałem, to wygląda na przewód zwyczajnie od silnika. Nie jakiś tam super, no ale spokojnie można kupić linkę 2,5 kwadrat, ale dwuprzewodową. Nie 3 razy YDY, tylko 2 razy. No to co? Czemu? Po co ten przewód tutaj? Tak, oglądając moje filmy, możecie się zastanawiać, po co ja zbieram tą zatłuszczoną, przepaloną, przegrzaną cynę. Tygielek. Palnik. Forma. I kółka do zestawów kolejowych. Z tego właśnie robię. No i został mi jeden z tych przekaźników do zrobienia. I luty niektóre do poprawienia, bo widzę, że są. I to moje lutowanie, i też firmowe do poprawienia. Pamiętacie, że na drugim przełączniku, na drugim zestawie B nie działał drugi kanał za to. I tak faktycznie tutaj widzę, że jeden ma 2 ohmy, a drugi tam chyba 0,2 ohmy miał. Wynik po czyszczeniu tego kanału dwuohmowego. Więc zdarza się, że w niektórych przypadkach nie idzie doczyścić styków. Wtedy wymieniamy, tak jak stało się to z jednym z kanałów, czyli tym. Gdzieś tu na środku. Ten przekaźnik jest ok. Tego tu właśnie wyczyściliśmy. I to decyzję o tym podejmuję po prostu na podstawie pomiarów jakichś tam sposób wykonanych. Przepraszam, coś mi siedzi w gardle. I kiedy takiej dokładności miernik pokazuje mi 0,01, no to uznaję, że tego oporu nie ma. To mi się rzuciło w oczy, to jeszcze niestabilny, niedokręcony potencjometr. Tak będziemy to kleić. Oba kanały grają. Muszę się przełączyć teraz na drugi zestaw głośników. Natomiast z kanałem czy zestawem A nadal mam problem, czyli przekaźnik muszę wymienić. Bo niestety czyszczenie nie jest skuteczne. To będzie prawdopodobnie tamten przekaźnik. Wyobraźcie sobie, że żeby to tutaj przykręcić, nie? To ja muszę zdjąć wszystko z frontu, żeby tam się dostać do nakrętki, która to trzyma. Absurd. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Pewnie zauważycie, ruchome gniazdo. Trzeba je dolutować. Czasami przerywa też, nie? Niestety gniazdek tak nie wyjmę. Wszystkie śruby trzeba odkręcić. Dlatego nie cierpię tego typu wzmacniaczy. Dlaczego gniazdo jest uszkodzone? Tam pęknięcie jeszcze jakieś było. No bo to spadło, jak widzicie. W ten sposób widać. Muszę jednak zdjąć wszystko. Myślałem, że tylko sobie odchylę i to wyciągnę.
ale niestety który to, o ten tutaj to nie stykał. Dobra, lutujmy. Jak widać, urwany jest ten fragment pada z PCB, no ale wiadomo, że to jest związane z tym polem lutowniczym, bo tutaj jest oderwany kawałek, więc trzeba to podlutować. Trochę zeskrobać tego druku, odegnę po prostu zaciski, tak żeby dotknęły się do tego druku i będziemy lutować. No bo innego sposobu nie ma, nie będę tutaj przeszczurejek zakładał. Widać też uszkodzenia gniazd, one są lekko wygięte, także zmasaż musiał dostać. Te gniazdka tu nie będą pasowały, to bym je zamienił, ale dobra. Sprawdzę tylko, czy mają przewodność, poprostuję co nieco, co będzie trzeba, to podkleję. No bo i tak z tym nic nie zrobię, nie mam takich gniazd. Gdyby komuś przyszło do głowy powiedzieć, że ja to zrobiłem, to tu macie dowód, warstwa kurzu na tym połamaniu. Widać? Widać. To stało się dużo, dużo wcześniej, niżeli ten wzmacniacz trafił do mnie. Dlatego zalecam banany już w tym wzmacniaczu. Co prawda jestem przeciwnikiem zaginania nóżek, ale no cóż, innej możliwości tutaj już nie mamy. Żeby to przynosiło odpowiedni prąd. No i żeby działało. Te gniazda jednak są już nieco poturbowane. To, że to urządzenie upadło, no to wyjaśniałoby te rysy. I też tam na panelu tym drugim, przednim od góry też jakieś tam rysy były, nie? O tym tutaj mówię. To musiało spaść. Ale na szczęście nie poturbowało się zbyt mocno. Zobaczmy co, jak teraz będzie się zachowywał. Tak, czy to jest... Nie, to jest impulsator. To nie jest potencjometr. Jeszcze będę musiał zdjąć front panel, żeby dokręcić ten mały badziew tutaj. Druga sekcja B. Tu działa. Tu działa. Znowu jakaś substancja wewnątrz wzmacniacza. Nie wiem co to jest za substancja. Ale będzie trzeba to umyć. Tam też widać. Przyznaję, że czegoś takiego się nie spodziewałem. Syrop czy coś. Do mycia. Kolejny kłopot do zrobienia. Styki były lekko zabrudzone, są już wyczyszczone. No to badziewie już jest zmyte. Przy okazji, o, jeszcze trochę kropel wody jest. Przy okazji okazało się, że front panel ma tam kilka rys więcej zamaskowanych pisakiem. Na tym pierścieniu tego syropu nie zauważyłem. No to jeszcze fragment jest do umycia. Żywicą wklejam gałeczkę. No to jest najtrwalszy klej, który może to skleić do metalu i plastiku. Im dalej w las, tym więcej czarownic. Nie wiem co to za syrop klonowy. Tu się wylał, ale wolałbym nie wiedzieć. Bądź co bądź, no jest wiele rzeczy pobrudzonych. Miałem tak krótko nakręcić, co przy tej Yamasze robię. No ale się okazało, że problem jest bardziej złożony. No ta Yamaha czeka sobie tutaj. Jak widzicie, są już gniazda zatoczone. Zobaczymy, ile mi zejdzie czasu. Bądź co bądź, to muszę skończyć, bo już się niecierpliwił właściciel, a dopiero tydzień upłynął. Złapała mnie niestety infekcja, co słychać w moim głosie. Będę mówił krótko. W piątek jeszcze normalnie mówiłem. Wczoraj też jeszcze ładnie mówiłem, zresztą było słychać. A dzisiaj niestety... Muszę oszczędzać struny głosowe. Siedzi mi coś w gardle. Temperatury niestety nie mam, więc bardziej jest to jakieś zapalenie krtani czy coś w tym stylu. Może angina. Chociaż wtedy powinienem mieć temperaturę. Nie wiem. Nie jestem lekarzem, ale tak mniej więcej co mi dolega, jestem w stanie stwierdzić. To jest ładnie tutaj. Te gałeczki oczywiście czyszczę. Były umyte, ale trochę kurzu. Niestety tutaj fyra. Także do tej pory czynności, które widzieliście w tym wzmacniaczu, obejmowały polutowanie gniazd, wymianę jednego przekaźnika, wyczyszczenie pozostałych przekaźników,
O soundrandowych nie było mowy, żeby czyścić, więc ich nie czyściłem. Bo to prawdopodobnie klient nie używa soundrandu. A stereo. Umyłem front panel, bo było od jakiegoś syropu. Zabrudzenie, no i co? No i teraz mam najtrudniejszą rzecz, którą muszę zrobić. Mianowicie to jest taki... Tu jest taki przewodzik. Ten i muszę go wpiąć w jedno miejsce, do tego przyłożyć pensety. Mam nadzieję, że mi się szybko uda. Nie będę was zanudzał. Zobaczymy się podczas testu. Wybaczcie, ale po prostu głos mi siada. Jak ocenić brzmienie takiego wzmacniacza? No trudno ocenić brzmienie wzmacniacza do kina domowego, jeżeli słucha się go tylko w stereo. Co tam mamy znowu za wejście? PCM, dobra. I zróbmy sobie tu A. Teraz jest A. Jeden, teraz tak. Jeden kanał. Drugi kanał. Działa. Dobra, przełączmy sobie go na wejście B. Ponieważ musicie te wszystkie kanały, które tutaj są wbudowane, ten wzmacniacz, podzielić, znaczy cenę, podzielić przez liczbę kanałów. Mamy kanały B, znaczy zestaw B mamy. Jeden kanał, drugi kanał, wszystko gra, jest naprawione. Nie pamiętam, ile to kosztowało. 12 tysięcy złotych zdaje się, że w 99 roku. Ale mnie pamięć nie myli, ja naprawdę nie przykładam wagę do takich rzeczy jak cena urządzenia, które mi klient przynosi. Ale załóżmy, że 12 tysięcy złotych na to ile końcówek? Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta plus dwie końcówki naprzód. Mniejszej mocy. Czyli mamy w sumie 7 końcówek możemy porobić. Zdejmujemy 1500. Z tego względu, że tyle może kosztować DSP, dzielimy to przez 6, 1750 za końcówkę, razy 2, 3500 mniej więcej, to jest odpowiednik stereofonicznego wzmacniacza za 3500 zł. Możemy tutaj dodać sobie jeszcze te 1500, jeżeli byśmy chcieli wzmacniacz z modułami cyfrowymi, czyli w pełni cyfrowe wejście, jakieś tam efekty DSP, to powiedzmy tam 5000 zł, ale bliżej 3000 trzeba by było szukać odpowiednika takiego wzmacniacza, bo ten jest używany tylko w stereo. Czy się opłaca kupować coś takiego? No to sami musicie sobie odpowiedzieć. Jest on ładnie zbudowany, ma solidne elementy, no ale w tym gąszczu, co tam jest, może teraz trochę szurać, także wybaczcie, w tym gąszczu, co tam jest, urządzeń DSP, jeden zestaw końcówek, drugi zestaw końcówek, te końcówki na kanały efektowe przednie, rozbudowany zasilacz, sekcja sterowania wyświetlaczem i wszystkich funkcji, które są w tym wzmacniaczu, ogromny transformator, który generalnie do dwóch kanałów byłby niepotrzebny. Odpowiedzcie sobie sami, czy warto takie urządzenie kupować do stereo. Oczywiście, jeśli ktoś chce kupić takie urządzenie, nie ma co mu zabraniać, prawda? Jego pieniądze. Założyłem oryginalne, bo to tak sprytnie zdejmuję po prostu. To też wyczyściłem. Układam przewody, tylko żeby zwarcia nie było. No i tutaj wszystko popodhaczane jest. Nic się nie szpęda. Czyli to, za co, co obejmowało zlecenie, zostało zrobione. Nie sprawdzam prądów spoczynkowych, bo po pierwsze nie ma instrukcji serwisowej, a po drugie no nie obejmowało tego zlecenia. Nie? Klient jest zadowolony z brzmienia, tylko mu tam nie stykały gniazda. To jest ciekawe, na wejściach wideo. Też przekaźniki. Dodatkowo mu umyłem ten front panel po zalaniu tym dziwną substancją, typu syrop klonowy albo coś podobnego. No i trochę go wypędzlowałem, no i to wszystko. Przyszło mi jeszcze do głowy, żeby sprawdzić sobie optyczne wejście. W tej chwili gra żółty kabel. To jest wejście cyfrowe CD. A sprawdźmy ten mini disk. Gdzie to jest tu? I gra. Także jest ok.
Jeszcze muszę analog sprawdzić i to będzie wszystko i składam. Ciężko się filmuje, jak jest taki front. Nie wiem, czy coś tam widać. Analog, nie? Gra. Więc jest super. Teraz ten. Zobaczymy sobie, co kuje wnętrze. Zakurzony trochę, widać. O, bardzo. Nie trochę, tylko bardzo. Ta technologia tu mienia iskier. Ułożenie bloków. Tu mieliśmy DSP. Tak samo tutaj jest DSP. Na środku wzmacniacz. Tutaj gdzieś był zasilacz. I z lewej strony zasilacz. Tak samo jak tutaj. Trafo z tej strony. Tak samo jak tutaj. No i te dodatkowe płytki z gniazdami. A my musimy się zastanowić po prostu, jak zamocować to. Trzeba to zdjąć. Oczywiście przekaźniki trzeba poczyścić, żeby nam załączały odpowiednie kanały. Tu na szczęście tych kanałów jest mniej. Tu pewnie są kanały tylne, jak wnioskuję po sposobie montażu. Zazwyczaj jest tam mniejsza moc. Kanał przedni i środkowy. Do roboty będzie to. Znalazłem taką niebezpieczną rzecz przy podkładce. Tak sobie patrzę na ten bałagan w środku. Trzeba by było to wydmuchać. Najlepiej umyć. Ale musiałbym wtedy rozebrać całość. No tak, to jak wydmuchać, to cędzelkiem trochę zruszyć kurz. Sprężarką powietrze wypchnąć. Nie powinno być dobrze, wiecie. Mówię o tym, bo to nie jest pełen serwis, tylko to jest usunięcie sterki. Trzeba się tym zająć tutaj. To jest jakiś zasilacz. Usunąć te wszystkie kurze. Wydmuchać to, no i zająć się tym przekaźnikiem, tym przekaźnikiem, tym przekaźnikiem. No to mamy raz, dwa, trzy. Więcej nie widzę. Ten jest czwarty do wyczyszczenia. Tylny kanał, przedni sup. No tak może być. I dwa główne. Jedynka już trafiła do swojego właściciela. Natomiast u mnie został nieszczęsny 1000. Z tego, co właściciel mówił, ten wzmacniacz gra normalnie. Tylko chcemy wymienić gniazdka, no ale sprawdzimy też jego kondycję. Nie wiem, czy uda mi się tam zaciski pomiarowe wetknąć. Mogę trochę sapić, mogę trochę kaszleć, wybaczcie, ale po prostu dopadło mnie przeziębienie. Niestety nie wsadzę tego tutaj. Muszę to zrobić inaczej. Jeżeli chcę zmierzyć jakieś napięcie na wyjściu. To też jest utrudniony taki sposób, nie wiem, pracy tutaj z tymi zakręcanymi zaciskami, bo ani napięcia nie mogę zmierzyć sobie na wyjściu, muszę podkręcać to wszystko. Dobra, tam jest power on, tutaj power on. To jest amplitudę, czy co? Coś tam. Coś tam widać. Efekt off. Mamy na minimum, których zestaw głośników jest włączony. Już mówię przez nos. Bass extended. Nie widzę. W ogóle to trzeba się zaznajomić z front panelem, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Efekt off. Program. Bass extension, tutaj mamy bas, sopran, balans, wyjście do nagrywania, gałka głośności, chyba przełącznik weź tutaj był coś do zrobienia, nie pamiętam, sporo czasu już upłynęło. ProLogic Normal 3 kanały, program. Ja się nie znam na tych wzmacniaczach, naprawdę.
swój wzmacniacz miałem, schowałem. O, zaraz, tu jest prorodzik. Pewnie ruszony w samym końcówki mocy wszystkie. Co mamy tu na wyjściu? Nie za dużo. Na drugim. Na drugim jest więcej. Może będzie coś do korekcji offsetu. Ten kanał ma tyle. I to jest kanał front. Ten front ma tyle. Teraz zobaczymy center. Mi się uda tam wpiąć. Wygląda tak, jakby był niepodłączony ten center. A tylne? Trzeźmi tutaj się wygrzewa, czuję to. No i tutaj mamy takie drobne napięcie. Albo zapach kurzu po prostu. No dobra. Wyłączmy go. Dobra. Podłączyłem odtwarzacz kompaktowy, głośniki. Wejście CD muszę znaleźć. Bardzo słaby gra. Ojejku. Widać, że do wymiany jest, znaczy do zrobienia jest cały przełącznik wejść. Dobra, nie ma co tutaj pajacować. Urządzenie działa, to najważniejsze. Tyle, że mamy do robienia robotę taką czyszczącą i wymianę tych gniazd głośnikowych. Dobra, no to możemy tak. Turn off. Wyłączać wszystko z sieci. Rozmontować tylną płytę. I oczywiście przednią też, no bo to muszę. Chyba nawet do tego bym zaczął. Odkręcam przednią płytę. Także do niej mocowana jest spodnia płyta. Możecie rzucić okiem jeszcze, jak to jest zbudowane w środku. Dopiero po wypuszczeniu przełącznika. Znowu mi się spadło. Będę mógł wykonać resztę roboty, bo nie chcę mieć żadnych niespodzianek w postaci właśnie takiego gniazda przy sprawdzaniu efektów mojej pracy. Więc usunę wadę czy usterkę tego urządzenia w tej chwili. Jeszcze tu coś trzyma. No, to jest poklejone, tu widzę coś. Otwórz się proszę. Tu nie mamy żadnych śrub. I jak, aha, tu mamy przykręcone. Jak usunę tę usterkę, no to będę mógł sprawdzić resztę, prawda? Te urządzenia są niereformowalne czasami. Wtyczki wklejone na stałe, to nie są wtyczki. Muszę pozdejmować wszystkie te PCB, żeby można było tu pracować z frontem, dostać się do tego przełącznika. W sumie mógłbym go już teraz odkręcić, ale chcę odkurzyć to i wyczyścić. Wyciągnąłem już te PCB. Teraz muszę to ładnie wyciągnąć, ale to wiąże się z rozbrojeniem tu jeszcze pewnych elementów. Płytka, która spina górę, jest dosyć ciekawie montowana.
Pierwszy raz spotykam się z takim czymś, z takimi tego typu połączeniami. Nie pamiętam, żebym coś takiego widział. Widziałem taśmy po prostu, a nie coś takiego. Może po prostu za mało Yamahy robiłem. Wymontowałem już ten element, który tu widzicie. Za pomocą tych prostych przyrządów udało mi się wylutować. Nawet bardzo ładnie. Teraz tak, tutaj mamy płytki. Muszę je powolutku w tę stronę tutaj wyjąć. Więc prawdopodobnie będę musiał coś tu odginać. Jak widzicie, tu jest jedna płytka, tu jest druga płytka i tu jest trzecia płytka przełącznika wejść. Pewnie dlatego trzy. Jeden kanał, drugi i wideo. Tu widzę nawet jakieś zielone przebarwienia. A nie wiedziałem, że mnie chwycił ostrości, wybaczcie. Dobra, działamy. Wyciągnąłem jedną z płytek. Jej położenie jest bardzo ważne w tej chwili. Muszę je tak samo złożyć, bo inaczej nie będzie przełączył. Tutaj jest nawet znacznik, przy jakim położeniu trzeba to rozbierać. To sobie zostawię na potem. Teraz to. Nie, jak widać, to nie może porządnie kontaktować. No, trzeba ten stary smar usunąć i wyczyścić wszystko. Z tego powodu, że trawi mnie ten katar, zapomniałem wam powiedzieć, pokazać, jak wyglądało wyczyszczenie tamtego elementu, ale dobrze. Musicie mi uwierzyć, że jest dobrze. Tutaj widać po kolorze tego płynu, o, ile zanieczyszczeń było w środku. Srebrne. Wazelina na wierzchu. Tu druga strona też jest trochę pomazana. Co by tak szybko nie zasiarczało się. I jeszcze sobie pomierzę rezystancję wybranych styków i ostatni element tamten. I sami będziecie mogli zobaczyć, czy to oczyszczenie tutaj się powiodło. To jest styk, który jest bezpośrednio podłączony z tym ścieżką, która odbiera suwak. Następnie tutaj mamy ten styk. Już mamy przez to pokrętło. Następny styk. Muszę tylko trafić po prostu. No i nie trafiam. O. Proszę bardzo. Rezystancja przewodów. Ja przez cały czas to tutaj trzymam, nie? Teraz tak, następny styk. Szukam. Może drugą stronę powinienem. Bądź co bądź, jak widzicie, jeżeli reaguje na jednym ze styków, powinien reagować także na innych. Ciężko to znaleźć, kiedy się nie zna wyprowadzeń, bo się nie poobserwowałem sobie tego. Bądź co bądź, tutaj na początku mamy ładną rezystancję. Widać, że styk łączy i rozłącza. Więc możemy to zamontować sobie. To wzmacniacz. Podczas składania natrafiłem na kolejny problem. Mianowicie taki, że to urządzenie, czyli silnik elektryczny, nie ma w ogóle przejścia. Czyli nie kręci. Muszę go rozebrać. Wygląda na to przy pomiarach i kręceniu wałkiem, że jedno z uzwojeń jest uszkodzone. Tu też widzę jakieś nadgryzienie. Nie wiem, czy ten silnik będzie działał. To też zlecenie tego nie obejmuje, ale mogę zobaczyć do środka. Jak go naprawię, no to znaczy, że dobrze. Tak wygląda ten nieszczęsny komutator. Tutaj są takie miejsce lutowania. Można sprawdzić, tu jest przewodów. Tutaj jest. I ostatnie z uzwojeń. Też jest. Więc zabrudzony komutator po prostu. Do czyszczenia silnik będzie sprawny. I tak nieprzewidziana naprawa pochłonęła trochę czasu.
No jak widać działa. Znaczy jak mam pokazać, że działa? Już znam sposób. Tak więc jeszcze raz. Bardzo ładnie. Montaż do urządzenia. Dyżurna płyta zapodana. Przełączam kanały. Żadnych dobuchów. Sukces osiągnięty. Chwyciłem rozy. Miałem taką przykrą niespodziankę, że złapałem za klamkę i została mi w ręku. Oczywiście mówię o samochodzie. Jeszcze mam efekt walki z klejeniem tego badziewia. Ale teraz wracam do wzmacniacza. Wylutować muszę potencjometr balansu, bo czeszczy. I tylko jego zrobiłem. Balans jest ten. Dlaczego? Bo właściciel nie będzie używał tych regulatorów barwy, więc balans czasami, jako że wiadomo, niezrównoważenie kanałów może wystąpić, jest całkiem możliwy do użycia, więc lepiej go wyczyścić, żeby nie czeszczał. Wcześniej nie było słychać tego z powodu czeszczącego selektora. Nie cierpię robić wzmacniacza do kina domowego z kilku powodów. Między innymi takich, że by dostać się do czegoś tam w środku, trzeba zdemontować pół wzmacniacza. Tak widzicie, wydawało się, że tylko wyłącznie muszę wyjąć, nie? Wyjąłem sobie go swobodnie. Niestety poodzierane ręce, bo trzeba było wyjąć to. Ktoś wymyślił sobie tu jakieś uchwyty, jakieś wtyczki. Tego w ogóle wyjąć nie idzie. Serwisowalne to urządzenie nie jest. Zabrudzenia widoczne na górnym ślizgaczu mogą powodować właśnie te trzaski. Czyli potencjometr trzeba wyczyścić. Mam wrażenie po tych blaszkach, których jeszcze nie dotknąłem, po ich widoku, po ich stanie, że ktoś już to otwierał. Tak naprawdę chciałem zignorować czyszczenie tego, ale tutaj coś źle chodzi. To są takie prowadnice. Trzeba się nimi zająć. Dzisiaj mnie mój pracodawca zaskoczył trochę. Powiedział, że największym moim problemem jest to, że ja mam sumienie. To chodziło po prostu o przydzielenie płatności. Nieważne komu, co i jak, bo to tajemnica zakładowa. Bądź co bądź, zdziwił mnie tym stwierdzeniem. Z jednej strony, czego ode mnie wymaga, to uczciwość i sumienna praca, a z drugiej strony mówi, że to jest moja wada. Być może dlatego ten front panel tutaj umyłem, mimo że tego w umowie nie było. Jeszcze zawiasy przesmaruję, mimo że w umowie tego nie było. Niech urządzenie działa dobrze. Tak w międzyczasie zająłem się tymi podkładkami. Widzę, że trochę ciepła tu odprowadzają, ale z drugiej strony to jest przecież na plastikowych obudowach, więc generalnie nie potrzeba stosować podkładek. Mimo wszystko sprawdziłem. Wiem teraz, że przebicia nie ma. A to, co tutaj do góry się stało z tą podkładką, to nie mam pojęcia. Być może taka od nowości była założona. Muszę poszukać pady i założyć nowe. Szukając czegoś, znalazłem swoją starą przeglądarkę do zdjęć. Tak się nazywa. Można ponoć na tym oglądać filmy nawet i słuchać muzyki. Tutaj jest gniazdko. Ale ja niestety muzyki nie słuchałem, bo ma to kiepską, słabą jakość dźwięku. Bardzo kiepskie jest ten wzmacniacz w środku. Także można ładować przez USB. Tutaj mamy jakieś klawisze do pracy, także wyświetlają się moje stare obrazy. To jest dzisiejsza data i godzinka. Także jako ramka na zdjęcia może sobie to jakoś tam stać i funkcjonować. Kiedyś, o, tu nawet jest mikrofon. Nie wiem, nie, może głośnik. Tak, głośnik, bo tu film przecież można oglądać. Kiedyś takie urządzenia były ciekawym gadżetem. Dzisiaj wszystko w komórce jest. Jako, nie wiem, urządzenie do czytania książek za bardzo się to nie nadaje, z tego względu, że jak widzicie, bardzo mocno bija się w powierzchni tego ekranu, to jest TFT chyba. I słabo się to czyta. Nawet próbowałem kiedyś w pociągu coś tam przeczytać i gdzie tam słabo. Słabo, poza tym bateria niezbyt długo wytrzymuje, chociaż uruchomiłem to po 5 latach i uruchomiło się bez żadnego problemu. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz to używałem, ale będzie z 5 lat. No i bez żadnego problemu. Trochę poczekałem, aż nie wczytał się ten system,
No czyli widać, że role LI zrobiło solidne urządzenie. Fajnie. Do podróży do pociągu takie gustowne etui ze skóry Sky bardziej, bo to już niestety nie nadaje się do użytkowania. Cały jest pokiereszowany. Tutaj widzicie jakaś zakładka, nie wiem, na bilet może? No, czemu by nie? W panelu przednim muszę sobie poradzić z jednym problemem, mianowicie z front panelem dokładnie i tam tą pokrywą coś tam zgrzyta, nie wiem na razie co. W międzyczasie, aż mi się jakiś pomysł nie urodzi, muszę się zająć tym tyłem, czyli tymi magnezdami tutaj. Bo to jest main, tak, tak, tutaj mamy main, czyli tylko tym elementem. Jak już widać, będzie sporo pracy, ponieważ to jest połączone, a muszę uciąć te gwiazda. Najpierw muszę przemyśleć, w jaki sposób to zrobić, a potem dopiero się zająć montażem. Jak widać, to gniazdo jest trochę za duże. Musimy podjąć jakieś kroki, żeby to zmieścić. No i tak to powinno być zrobione. A co zrobiłem? Usunąłem tą blaszkę. Tam sobie leży. Wyfrezowałem odpowiedni otwór. No i teraz jeszcze, żeby mi się to nie przesuwało, bo tam jednak jest bardzo mało plastiku, będę musiał włożyć nieco kleju, czy tam masy takiej specjalnej, epoksydowej, żeby mi potem w razie czego nie wyłamała się ścianka i nie obróciło się to. No to w gruncie rzeczy są... A, jak to się już trzyma. To w gruncie rzeczy są na banany gniazda, ale można taki gruby przewód włożyć. I też pod skosem zrobiłem, żeby łatwiej było przewód włożyć. Nie prosto z dołu, bo jak od dołu włożycie, zresztą powodzenia, ale sami widzicie, że oryginalnie też są pod skosem, nie? I jest jeszcze taki problem, że to jest krótsze, czyli jak założymy te gniazda, to one się tylko oprą o PCB, ale tutaj mamy specjalny wkręt. Przykręcimy drut, grubszy trochę, i wlutujemy go w płytkę. Jak widzicie, tutaj są otwory od trzymania tej blaszki, więc te otwory trzeba zakleić. Nie wygląda to zbyt efektownie, tu jest ten klej, no ale do tego mam frez, żeby to wszystko jeszcze poprawić, tak? Otwory są tu zalepiane, więc w tej chwili jestem pewien, że jak przekręcę, no to mi się to nie obróci, nie połamią mi się te plastiki z tymi otworami tutaj, bo tam już jest jakieś wypełnienie, tak? Jaki przewód zastosować? Tutaj mamy taką blaszkę, która była łącznikiem między przewodem głośnikowym a PCB. Oryginalnie przewody też nie są jakieś wybitne tutaj między tą płytką a przekaźnikiem głośnikowym, więc myślę, że spokojnie przewód, który mam 1 mm² wystarczy na tym kawałku, bo to w sumie tutaj potrzeba między tą śrubą a PCB, czyli jakiś centymetr przewodu. Gniazda już obrobione. Teraz najpierw muszę tutaj zamocować te gniazda, założyć te czerwone nakładki i czarne, izolacyjne, i dopiero wtedy będę mógł polutować to do PCB. I jak widać, można całkiem sensownie założyć gniazda. Gniazda przykręciłem. Tak, na 4 śruby i teraz mogę to polutować. Już mam stabilnie przewody wypuszczone. Tu te zatyczki też mogę polutować. Ktoś mi tam w komentarzu zarzucił, że nie umiem lutować. Owszem, jak obserwuje się ten narożnik kadru, gdzie mamy metrową lub 1,5-metrową odległość z aparatu, to nie mamy najlepszej rozdzielczości przecież w tym miejscu, nie? Tak samo tutaj, w tym miejscu też nie ma najlepszej rozdzielczości. Natomiast w centrum kadru jest ok. Także to jest polutowane jeszcze do umycia. Jest solidnie przylutowane. Teraz trzeba tylko to umyć z tej kalafonii. I tak właśnie to powinno wyglądać. A ponieważ zeskrobałem trochę miedzi, to takie zabezpieczenie jest mile widziane. Na tych uszkodzeniach. Jest to specjalny lakier. I
przebudowa skończona. Można solidnie, ładnie zrobić gniazda? Można. Teraz one przyjmują i przewody grube, i banany. To, na czym zależało klientowi. Bardzo elegancko. Przeglądam serwisówkę od Yamahy DSP A1000. Serwisówkę, w której szukam prądu spoczynkowego dla końcówki mocy, bo to bym ustawił, mimo że nie mam na to zlecenia. Nie będę robił tego. Test Signal Diagnostic. Nie mam takiej potrzeby. Tutaj jest chyba o... Tak, tu mamy Adjusting Bias. Wylutowałem przekaźnik główny z tej płytki. On załączył nam transformator główny. Zaraz sprawdzimy, jakie są styki. Styk jest mocno okopcony, ale nie jest wypalony. Wystarczy usunąć zabrudzenia i złożyć. No i styki są czyste. Teraz, gdy już mamy wyczyszczoną płytkę, bo zapomniałem o tym powiedzieć, zamocowane gniazda. Czas na zamocowanie całości tutaj tego tylnego panelu do obudowy. Ktoś mi napisał w komentarzu, że w moich filmach jest za mało konkretów i że rozlekam filmy ponad miarę. Zamiast zrobić coś w pół godziny, film ma godzinę czy nawet trochę więcej. I że za wzór podał mi redaktora Szumu. Szanuję pana Krzysztofa, lubię oglądać jego filmy, ale ja nie będę tworzył w jego stylu. Po co ją kopiować istniejące kanały? Chcę ją robić identyczne treści jak już istniejące. Mój kanał jest indywidualny, inny trochę. Czasami oczywiście zboczę z tematu. Albo chcę wam coś pokazać, coś opowiedzieć, podzielić się jakimś spostrzeżeniem, albo rozkminić z wami przyczyny awarii. Także proszę nie oczekiwać, że mój kanał upodobni się do istniejących już popularnych kanałów. I to mówię do nowych widzów, którzy tutaj trafiają, bo widzą, o, naprawa, obejrzę sobie. Znudziło mi się odpowiadać na te komentarze po prostu. Obejrzyjcie sobie film o kanale. Zobaczcie, jaki jest cel kanału. Generalnie celem kanału jest technika lampowa. A że naprawy są, to dlatego, że po prostu dzielę się jakimś tam doświadczeniem, które posiadam z wami. Tu jeszcze muszę poprzekręcać to. A to tylko dlatego, żeby moje doświadczenie, które gdzieś tam mam, udoskonalone waszym doświadczeniem, waszej pracy, to nie zaginęło. Wiele z tych kanałów, o których piszecie w komentarzach, nie rozwiązuje problemu, tylko pokazuje, było zepsute, jest naprawione. A ja czasami z wami się zastanawiam, dlaczego się coś zepsuło. To tyle. Nie będę was dalej nudził wkręcaniem śrub. Wykręcam spodnią płytę po to, żeby odlutować przekaźniki główne. To jest przekaźnik od kanału centralnego. Warto więc go wyczyścić. Styki z pozoru nie wyglądają na brudne, no ale opór widzieliśmy. No i po czyszczeniu jest ok. Wyjęcie tego przekaźnika, no, było bardzo trudne, nie wiem jak go włożę, no ale konieczne. Tutaj widać, że styki są czorniutkie. Jak zwykle test, błąd miernika, tak zakładam. Jeszcze drugi kanał. Drugi kanał. No i został mi jeszcze jeden przekaźnik, który jest tam schowany. Ten nie był taki zły, jeszcze chwilę poreaguje, no i montaż z powrotem. Okazało się, że łatwiejsze wyjęcie przekaźnika jest po usunięciu wtyczki. Łatwiejszy dostęp tam. Dzieło z przekaźnikami ukończone. Tej kalafonii nie będę czyścił. Była tak fabrycznie. Swoje miejsce tylko wyczyściłem. Jest sens zostawiania kalafonii na takich spoiwach. Konserwujące znaczenie. Ten kwas nie jest taki silny.
żeby to czyścić. To jest co innego, ten topnik jest agresywny. Kalafonia spokojnie może zostać. Tak jak mówiłem, wykonuję tylko to, za co klient jest skłonny mi zapłacić. Nie robię czynności charytatywnych, z reguły tutaj zrobiłem charytatywnie to, niech ma. A reszta rzeczy, no to już niestety w granicach zlecenia. W ogóle to mnie trochę dziwi, bo te płytki trzymają się tylko na nóżkach tranzystorów i one są strasznie przez te przewody tam na dole odgięte. A tutaj ta koszulka jest po to, żeby się przewody nie topiły o ten radiator tutaj, tak samo z tej strony. I to jest błąd konstrukcyjny. Front panel jest nieco wyczyszczony. Należy teraz zamocować te drobiazgi i sprawdzić, czy działa. Przed sprawdzeniem wszystkiego, znaczy odpaleniem, kontrola, czy wszystkie wtyczki włożyły prawidłowo. Czy wszystko jest dokręcone? Jeszcze sobie sprawdzę, czy nie mam przejścia między tym a masą obudową. Także tutaj jest wtyczka założona, tu wszystko jest. To trzeba sprawdzić. Tutaj mi nic nie wyleciało, dobrze. Tutaj wszystkie wtyczki są powpinane, bo je odpinałem, potem zapinałem, także jest ok. Dobrze, no to możemy odpalać. Teraz trzeba sprawdzić, czy na wyjściu nie mamy jakichś napięć stałych. Zróbmy sobie od wyższego zakresu. Nie ma. Nie ma. 200 mV zakres. 8 mV na wyjściu. 10 mV na wyjściu. Teraz trzeba by sprawdzić po 2-3 minutach, czy mamy te wartości tutaj na rezystancjach emiterowych. To jest wszystko. Sprawdzam po 2 minutach jeden z kanałów, mieści się w tolerancji. Także wszystkie są sprawdzone. Należy założyć obudowę, a jeszcze sprawdzić, czy coś gra. Założyć pokrywę i to będzie koniec pracy. Dla przykładu pokazuję Wam prąd na efektowych głośnikach. To się mierzy w takich wystających pręcikach do góry, drucikach. W drugim kanale to samo się robi. To są te płytki, które tutaj stoją. Wszystko jest ok. No i CD. Coś działa. I nie działa. Szanowni Państwo, ten wzmacniacz ma coś takiego jak regulacja poziomu main level. Ja to niechcący ściszyłem i dlatego mi nie działało. Teraz wszystko działa. Nie ma żadnego problemu. Zaraz sprawdzę, czy coś będzie chrzęściło, nie chrzęści. Żaden z potencjometrów nie czeszczy. Co mnie bardzo cieszy. Mam dosyć tego wzmacniacza. Nie cierpię robić Yamahy. A najczęściej do mnie przychodzą. Po prostu konstrukcja tego wzmacniacza działa mi na nerwy. To tak już moje osobiste zdanie jest. Brzmienie nie ma jakiegoś tam rewelacyjnego. Po prostu typowa Yamaha. Jakieś tam przyjemne granie, ale to nie jest w moim guście. Dobra, zrobione. Na razie Yamaha. Jutro klient odbierze sobie wzmacniacz. Będzie się nim cieszył. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się.